Tarnowia Tarnów zremisowała na wyjeździe 1-1 z Glinikiem Gorlice. Pierwszą bramkę zdobył Łukasz Noga z tarnowskiej drużyny. Gospodarze wyrównali w 68 minucie po golu Rafała Gadziny. Doceniamy ten jeden punkt na ciężkim terenie. Glinik, mocna drużyna, nie ten sam zespół co w tamtej rundzie. Mają kilku zawodników z Podhala, z wyższej ligi, także naprawdę było ciężko, graliśmy do ostatniej minuty. Glinik miał zdecydowaną przewagę, przepraszam, w posiadaniu piłki. Mieliśmy piłkę również meczową, również się to mogło skończyć. Na pewno dla nas bardzo ważny punkt, cieszymy się z tego i gramy dalej. W drugiej połowie i po mojej stracie i po błędach w obrony właśnie ta trójka, dwójka zawodników, czyli Rafał Gadzina i tam zawodnicy z Podhala stworzyli naprawdę sytuacje stuprocentowe. Jednak Dawid pokazał, że zna swój fach i uratował nas przed stratą bramki. Jako trener zapraszam naszych sympatyków na najbliższy mecz z Popradem Rytro w sobotę na Tarnowie na Bandrowskiego o godzinie 15:30, żeby się nas pomogli i żeby były 3 punkty. W tabeli na czele Barciczanka Barcice. Tarnowia jest na 12. miejscu. 9. lokatę zajmuje natomiast Wolania Wola Rzędzińska.